filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę wam moje stanowisko warte 10 tysięcy złotych, gdzieś tak około. Stanowisko było tworzone dosyć długo, no i naprawdę jeszcze nadal nie jest skończone, nadal się rozwija. No i no co mam wam tutaj mówić? Po prostu pamiętajcie o subiku i apeczce w górę. No i już nie przedłużam i zapraszam was do filmu. No i przepraszam, jakby mi się jakoś trzęsła kamera, dlatego że no nie wiem, jakoś mi się ręce teraz trzęsą. No ale dobra, przechodząc już do tematu stanowiska, tutaj widzicie mój główny monitor. Jest to MSI Optics G24-1VC. Monitor jest bardzo fajny, ogólnie jest to monitor gamingowy. Jest on również, jak widzicie, zakrzywiony. Używam go do jakiegoś grania albo oglądania czegoś na YouTubie. No monitor jest bardzo przyzwoity, ale nie będę wam mówił wszystkich specyfikacji, bo wtedy ten film by był za długi. No więc jego cena wynosi jakieś 600-700 zł. Oczywiście pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie nazwy wszystkich rzeczy, które tutaj były na tym stanowisku. No więc jeżeli jesteście czegoś ciekawi, to możecie tam zajrzeć. No ale dobra, przechodzimy sobie do mojego drugiego monitora, którym jest AOC22B1HS. Jest to mój dodatkowy monitor, którego używam, no przede wszystkim do jakiegoś czytania czatu na streamach, albo do Teamsów, kiedy gram w jakieś gierki. Monitor jest spoko, polecam wam go. Bardziej do takiego dodatkowego monitora, chociaż do takiego głównego też może się dobrze spisywać. Nie jest on w ogóle zakrzywiony, no jest to bardziej taki monitor biurowy. Jego cena wynosi jakieś 400-460 zł. No a my przechodzimy sobie dalej. No i teraz pokażę wam tutaj tą klawiaturę. Jest to dokładnie SteelSeries Apex 5. Naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Mamy tutaj też ekran OLED, na którym możemy sobie dać jakie chcecie zdjęcie albo napis. No ogólnie klawiatura jest RGB, bardzo mi się podoba. Ma ona również podkładkę, która jest naprawdę bardzo wygodna. Uczucie, jak dotykacie tą podkładkę, jest naprawdę bardzo fajne, no więc no polecam wam też tą podkładkę. Wszystko możemy sobie zmieniać oczywiście w programie do SteelSeries. Jest to chyba SteelSeries Engine 3, tak on się teraz chyba nazywa. Dałbym wam linka do filmu, w którym otwierałem właśnie tą klawiaturę, no ale było na starym kanale. Jeżeli nie wiecie, co się stało na starym kanale, no to macie link w karcie, możecie sobie wbić do tego filmu. No i tak, cena klawiatury wynosi jakieś 700-800 zł. No ale przechodzimy sobie teraz dalej, no i przechodzimy właśnie do kolejnej rzeczy od SteelSeries, którą jest myszka SteelSeries Rival 600. Jest to myszka przewodowa, naprawdę bardzo fajna. Ma ona też oświetlenie RGB, które możemy sobie zmieniać w programie SteelSeries Engine 3, ale to już mówiłem, no i chyba nie będę wam tego cały czas mówił. Myszka ma 7 przycisków, jest naprawdę bardzo fajna. Możemy tutaj wyjmować od niej te części, no i dokładnie tutaj możemy sobie wkładać ciężarki, no bo tak, właśnie do tej myszki mamy takie oto pudełeczko, no i w tym pudełeczku jest 8 ciężarków po 4 kg, no więc możemy sobie wszystko dopasować do tej myszki, jak chcemy, żeby była ciężka, no i różne takie rzeczy. I cena wynosi teraz około jakieś 300-400 zł, no i naprawdę bardzo się dobrze spisuje. Przechodzimy sobie dalej, no i teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy od SteelSeries, którą są słuchawki. Są to słuchawki SteelSeries Arctis 5, które naprawdę są bardzo fajne, mają podświetlenie RGB, są bardzo przyzwoite, bardzo fajnie się trzymają na uszach i ogólnie, jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć o tych słuchawkach, no to odsyłam wam do linków w karcie, który macie teraz, w sensie, który wam się wyświetla. Był to unboxing tych słuchawek, tam ogólnie powiedziałem o nich więcej rzeczy niż tutaj, no więc możecie sobie tam zajrzeć. Oczywiście, jak mówiłem, wszystko możemy sobie zmieniać w programie. Ich cena jest jakieś 500-400 zł, coś takiego. No i teraz przejdziemy sobie dalej i nie do słuchawek, tylko do tej podstawki. Jest to podstawka od Corsera. Jest to taki bardziej gadżet, no i no, ma ono poświetlenie RGB, tak jak chyba tutaj wszystko na tym stanowisku. Ma ona też wejście USB, no więc no może komuś to pomóc, jeżeli nie ma wejść do USB. No i tutaj bardzo ładne jest to podświetlenie, które jest na dole, bo ono naprawdę bardzo fajnie się tak obraca tutaj. Teraz tą podstawkę wyłączyłem, dlatego że ona ma bardzo ciekawe wejście, jak widzicie. Nie mogę złapać ostrości, no ale no, wygląda ono w ten sposób. Jest to jakby połączenie takiego normalnego wejścia do telefonu z takim, no takim kwadracikiem jakby, prostokącikiem. No ale tak, podstawka jest bardzo fajna, no i jej cena wynosi około jakieś 200, może 300 zł. Nie wiem, zobaczę dopiero potem, kiedy będę, no, sprawdzał te ceny, bo ja naprawdę nie pamiętam już ich. No a teraz przejdziemy sobie do mikrofonu i jest to mikrofon Sandberg Streamer. Nazwa jest trochę mało rozpoznawalna, no bo raczej rzadko się widzi takie mikrofony. W sensie, nie wiem, czy ta firma robiła więcej mikrofonów, no ale to jest właśnie mój mikrofon. Ma on tutaj taki koszyczek, który był w zestawie, no i ma ona też piankę, która jest tutaj założona. No a tutaj na górze, jak widzicie, jest pop filtr, którego nie używam. No i do mikrofonu był też statyw, ale niestety statyw mi się zepsuł. No i zaraz przejdziemy sobie do tego nowego
nowego statywu, który no już nie jest nowy, ale no nie był w zestawie z tym mikrofonem. Ale cena mikrofonu to jakieś około 300-350 zł. Przechodzimy sobie do statywu, jest to statyw od Mozos i jest on naprawdę bardzo fajny, można go bardzo fajnie regulować. Ma on też tutaj takie przejście na kabel, no i to mi akurat bardzo pomogło, bo ten kabel mi wcześniej bardzo przeszkadzał. Tak to wygląda, jak się trzyma to na biurku. Statyw jest stabilny, no więc nie powinien nigdy spaść. Ogólnie mój mikrofon jest trochę lekki, no więc kiedy dam ten mikrofon może na przykład tak nisko, no to ten statyw będzie go podnosił, no i no działa to lepiej, jak macie jakiś cięższy mikrofon, no ale oczywiście wszystko jest okej. Okay. Jego cena wynosi jakieś 100 zł, może trochę więcej, zobaczę później. Oczywiście wam się tutaj w lewym dolnym rogu chyba to wyświetla, no więc macie dokładną cenę. Może nie dokładną, tylko taką bardziej oszacowaną, ale macie. No i tak, tutaj mamy podkładki, tu jest jedna, tu jest druga. Tej drugiej nie używam, bo wcześniej miałem jej do myszki, no ale kupiłem tą właśnie, żeby była też na klawiaturę. Tutaj klikając możemy sobie zmieniać oświetlenie. Tak samo jest w tej właśnie podkładce. No ale powiem wam też, czemu zmieniłem właśnie tą podkładkę na taką. No i dlaczego jeszcze to tutaj mam. Łączna cena podkładek wynosi jakieś 100 zł. No więc dobra, teraz przejdziemy sobie do głośników, które jak widzicie są tutaj. Są to jakieś głośniki od Creative. Są one stare, no więc dokładnej nazwy nie pamiętam. No ale jak te głośniki znajdę, no to w opisie dam wam nazwę tych głośników. Są one dwa, tutaj i tutaj. No i w zestawie też był taki właśnie, no, głośnik do basu. Nie wiem, jak to nazwać. Jeżeli wiecie, to możecie napisać w komentarzu. No i cena to jakieś około 100-120 zł. Ogólnie ich nie używam, bardziej używam słuchawek, no ale jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, no to wtedy te głośniki sobie podłączam. No i słyszę razem z nim to, co się dzieje na komputerze. Dalej przejdziemy sobie tutaj do mojej kamerki internetowej. Jest to dokładnie Logitech C922 Pro. Nagrywa ona w Full HD. No jest ogólnie okej. Okay. Możemy sobie zmieniać obraz w programie od tej kamerki. Ten program się nazywa teraz Logitech Capture, chyba coś takiego. No i tak, do kamerki również był, o właśnie tutaj, taki statyw. No ale ja bardziej tą kamerkę mam tutaj powieszoną na monitorze. Jakoś ciekawi, jak to wygląda, jak jest ona na monitorze, no to wygląda ona w ten sposób. Jej cena wynosi jakieś 700-600 zł. No i tak, tutaj są też jakieś takie inne takie gadżety, akcesoria, które no mam. Tutaj jest w ogóle taki DIY przycisk na 1000 subskrypcji. Ogólnie, no nie mam 1000 subskrypcji, no ale na starym kanale miałem. Jak mówiłem, jeżeli ktoś nie wie, co się stało starym kanałem, no to niech zobaczy pierwszy film na tym właśnie kanale. Tutaj jest jakaś literka M, którą zrobiłem. Tutaj jest też powerbank, kendama. No i inne tutaj takie akcesoria. Nie wiem, czy to mam zaliczać do tego stanowiska, no ale jak są, to niech będą. Tutaj jest mój router od Playa. Tutaj jest jeszcze jakaś podstawka na telefon. No i teraz przejdziemy sobie do biurka. Jest to dokładnie biurko od Easy Desk. No i tak, tutaj mam wygrawerowany swój napis, w sensie mój nick. No i biurko jest bardzo fajne. Ogólnie ma ono wykończenie matowe. W biurku jest tutaj też wieszak na słuchawki. Są tutaj też jakieś wejścia na USB, no i na mikrofon i na słuchawki, chyba tak. Biurko ma też z tyłu LEDy, no i te LEDy były fabrycznie dodane do tego biurka. No i tak, pod względem użytkowym biurko się spisuje bardzo dobrze. Jest stabilne, nie kiba się, no i jest ogólnie bardzo fajne. Pod względem wizualnym mogę przyznać tylko, jak ono jest zrobione, w sensie jej kształt. No ale to, co się dzieje właśnie tutaj, jak nie wiecie, co to jest, to tutaj jest właśnie farba, która odpadła. Wygląda to naprawdę bardzo źle, a to, co się dzieje w rogu tego biurka, to jest po prostu masakra. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za jakieś kilka lat, no ale raczej na pewno to biurko w końcu będę musiał zmienić. No ale raczej będzie składana reklamacja co do tego biurka, no bo naprawdę, to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu masakra. To jest wielki minus tego biurka. Nie wiem, jak to wygląda w ogóle w innych wykończeniach, no ale w wykończeniu matowym jest naprawdę bardzo źle. No ale tak, no, pod względem użytkowym to biurko mogę wam bardzo serdecznie polecić. No więc dobra, tutaj są też jakieś LEDy, które są tutaj powieszone. LEDy są też tutaj pod biurkiem i one nie były w zestawie z tym biurkiem, nie są fabrycznie dodane. No i jakby dołączyć cenę tych LEDów, no to wychodzi jakieś 100 zł, może trochę ponad. No i dobra, teraz przejdziemy sobie do fotela, którym jest fotel od Huzaro. Ma on podświetlenie RGB, jak widzicie, tutaj się zmieniają kolorki. Mamy tutaj do niego pilot, no więc możemy sobie wszystko zmieniać. Wraz z fotelem mamy właśnie poduszkę tutaj, możemy ją sobie też na przykład tu, nie wiem, jak kto chce. No ale mamy poduszkę pod głowę, no i mamy też poduszkę pod plecy. Ma on też regulowane właśnie te podstawki na ręce, no więc możemy sobie wyregulować tak, jak je chcemy. Z tyłu fotel wygląda w ten sposób, no chyba wygląda normalnie, tak jak każdy fotel gamingowy. No i mamy też do tego właśnie fotela taki akumulator,
symulator, który jakby napędza to, żeby te światła się świeciły właśnie, te RGB, które tu są. Do tego wkładamy cztery sobie bateryjki, włączamy, bo tutaj jest włącznik, no i nam fotel fajnie świeci. Ogólnie ten klocek tak nie zwisa zawsze u mnie, po prostu go wyciągnąłem, żeby wam go pokazać. Jest też takie coś, które powinno wam tutaj trzymać ten akumulator, no ale pod względem wykonania właśnie tego, no to jest bardzo źle, bo to nie sięga po prostu. No i to jest właśnie minus. Tak to bym go trzymał, żeby tak było tutaj przyczepione, no ale to jest po prostu za krótkie. No więc ja go trzymam właśnie tutaj, no a to niestety tutaj tak zwisa. To nawet nie sięga bez tego akumulatora, nie wiem czemu to tak zrobili, no ale niestety, no wygląda to źle. Przechodząc dalej, mamy tutaj softboxa pierwszego, no a tutaj jest softbox drugi, jak widzicie. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest softbox, to jest lampa, która nas oświetla do jakiegoś zdjęcia albo filmu. No i tak w środku wygląda to tak, no i tutaj jest taka wielka właśnie żarówa. Świeci ona naprawdę bardzo mocno. No i w sumie bez tych softboxów, no to raczej nie wiem, jakbym sobie nagrywał coś z kamerką internetową, bo naprawdę. Bez tych softboxów to by wyglądało bardzo źle. Jak coś, to softboxy mają 50 na 50 cm szerokości i wysokości. No i ich łączna cena wynosi jakieś 200 zł, 250. No i teraz przejdziemy sobie do green screena, którym jest takim bardziej DIY. Dlatego, że jest tutaj korbka tak zrobiona, jest tutaj rura. No i do tej rury jest przylepiony właśnie ten green screen, w sensie płachtera tego green screena. No i green screen mi bardzo pomaga. Ogólnie wygląda wtedy film lepiej. A gdyby nie było tego green screena, no to no naprawdę, pokój by był ciemny z tyłu, ja bym był jasny właśnie z przodu, no i to by źle wyglądało. No ale ogólnie cena tego softboxa, łącząc to wszystko, wychodzi jakieś może, nie wiem, 50 zł, coś takiego. No ale spisuje się bardzo dobrze. Tutaj jest taki też obramowany w ogóle obrazek miotła, nie wiem, bardzo fajny. No i teraz przyszedł pewnie moment, do którego wszyscy przewijali, czyli komputer. Ogólnie nie powiem wam specyfikacji komputera, bo ja naprawdę nie pamiętam tego. Za długie są nazwy, zbyt zagmatwane, dlatego wyświetlają wam się części tego komputera na ekranie. W sensie bardziej nazwy tych części, no i też nazwy będziecie mieli w opisie filmu, no więc jak chcecie, to też możecie sobie tam zajrzeć. No i cena komputera to jest 5000 zł. Ogólnie komputer spisuje się bardzo dobrze, nie laguje mi jak montuję film czy coś. Komputer jest naprawdę bardzo przyzwoity, z oświetleniem RGB, no i ogólnie komputer jest bardzo spoko. No i jeszcze na koniec w bonusie, tak wygląda stanowisko, kiedy jest jasno, a tak, kiedy jest ciemno. Wygląda to naprawdę bardzo spoko, nawet i w dzień. No i tutaj właśnie skończymy ten film. Jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie o subiku i łapaczce w górę. Będzie mi mega miło, jeżeli to zrobicie. Zapraszam was też na mojego Discorda. Macie link w opisie, możecie tam sobie wbić. No więc tutaj skończymy już ten film. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. No i cześć!